przepiękny sobotni poranek. Startuję właśnie z ulicy Kasprowicza. Jest to nowy przystanek początkowy, jak i końcowy linii 0A i 0B, popularnie zwany w Rzeszowie kołem. Są to dwie okrężne linie jeżdżące w przeciwnych kierunkach. Także wyjeżdżam z ulicy Kasprowicza. Jestem w tym momencie na ulicy Towarnickiego. Po lewej stronie przejeżdżam koło wyjazdu z dworca lokalnego, z których startuje kilka linii. Także jeżeli nie wiecie, gdzie jest Kasprowicza, jest to ulica, dosłownie, którą dzieli chodnik od dworca lokalnego. Skręcam sobie w prawo, wyjeżdżam w kierunku ulicy Piłsudskiego. Piłsudskiego, w oddali, nie wiem czy będzie widać, mamy nasz przepiękny pomnik, do którego nawiązuję praktycznie przy każdym nagraniu, jeżeli przejeżdżam jakąś linią, i zatrzymuję się na przystanku Piłsudskiego, urząd marszałkowski 05. Jest to przystanek, na którym stają wszystkie autobusy jadące od ulicy Krakowskiej i które skręcają w prawo oraz w lewo. No w przypadku skrętu w lewo to właściwie tylko jedna linia, linia 33, która startuje z osiedla Bzianka, jedno z ostatnich przyłączonych osiedli do Rzeszowa, a kończy na zajezdni przy Lubelskiej. No i widzimy właśnie pomniczek, znaczy mam nadzieję, że widzicie pomnik czynu walk rewolucyjnych. Chociaż pomnik powstał w latach 70. i kojarzy się z Armią Czerwoną, to tak naprawdę pomnik został zaprojektowany, nie pamiętam już człowieka, który go zaprojektował, natomiast historia pomnika jest taka, że miał uchrzcić 1000 lat chrztu państwa polskiego, czyli to był 1966 rok, no ale oczywiście, że to była komuna, czyli oczywiście kościołowe rządy, więc zmieniono nazwę, te dwie części pomnika właściwie to symbolizują liście laurowe, mówię, że to jest też pomniknikę, także ma różne określenia. Wjechałem w tym momencie na przystanek Cieplińskiego 02. Startujemy dalej, wracam do tematu pomnika. Na pomniku są umieszczone dwa odlewy. Jeden z tych odlewów pokazuje trzy osoby i tak żartobliwie się śmieją, że jest to odlew, który pokazuje trzy osoby, żołnierza i milicjanta, którzy trzymają wiernego, który chce pójść do kościoła. Akurat pomnik znajduje się obok klasztoru mniejszego, klasztoru Bazyliki Mniejszej Ojców Bernardynów, czyli też dość wiekowy już budynek. Nie będę tam ściemniał, z którego roku jest, o ile mi pamięć nie mówi, to jest gdzieś chyba 1500 rok, ale tutaj, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam sobie oczywiście na internet i wygooglować. Jesteśmy w tym momencie na przystanku Lisakuli. Obecnie znajduje się tutaj Galeria Grafika. Kiedyś to były rzeszowskie zakłady graficzne, powstawały tutaj m.in. takie gazety jak Nowiny, czyli w sumie najstarszy dziennik rzeszowski. Opuszczam przystanek. Stoimy na skrzyżowaniu ulicy Lisakuli z Jagiellońską. Po lewej stronie jest Komenda Miejska Policji, no ale tutaj na nagraniu nie będzie widać. Na pewno widzicie ten mural. Jest tutaj Fritz Zinnemann, to jest w sumie reżyser, który ma jakieś korzenie w Rzeszowie. To o tym też można poczytać, właśnie stąd akurat ten człowiek na muralu. Jak tutaj powstał ten mural, było spore zaskoczenie, dlaczego obcego chłopa malują. No, otóż okazuje się, że jednak dość dużo znanych osób na świecie ma jakieś korzenie polskie albo z jakichś małych miejscowości. Zbliżamy się do skrzyżowania, właściwie do sygnalizacji świetlnej.
która kończy nam ulicę Lisa Kuli, zaczyna się plac Średniowitów. Zmierzamy w kierunku Dąbrowskiego. No i właściwie jesteśmy już na ulicy Dąbrowskiego. Tutaj jeszcze stara zbudowa. Także jest to, powiedzmy, można powiedzieć, jeszcze ścisłe centrum Rzeszowa. Bardzo zakorkowana, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych. Oczywiście mówię o przeciwnym kierunku. Tutaj akurat rano jest dobrze, jest buspas, dużo samochodów nie ma. Jesteśmy na przystanku Dąbrowskiego Park. Po prawej stronie bardzo ładny park. Ostatnio przeszedł rewitalizację. Jeżeli jesteście z Rzeszowa, nie byliście nigdy, zapraszam, jest tam bardzo przyjemnie. Jest coś na wzór jakiegoś stawu oczka wodnego. Minąłem właśnie skrzyżowanie z ulicą Chrzanowską. Po prawej stronie mamy koszary wojskowe, czyli właściwie jednostkę wojskową przy Dąbrowskiego. Jedną, o ile mi pamięć nie mieli, z czterech, które są w Rzeszowie, bo są zlokalizowane przy Lwowskiej, po lewej i po prawej stronie, przy Dąbrowskiego, przy ulicy Langiewicza oraz przy ulicy Krakowskiej. Po prawej stronie mamy Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie i stąd też nazwa przystanku Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji. Dąbrowskiego Komenda Wojewódzka Policji, którym się poruszam. Jest to jeden z 61 autosanów gazowych 12-metrowych. Pierwsza sztuka to właściwie z numerem 900. Jest on inny niż wszystkie, ponieważ ma zawieszenie wielowłaczowe. Był to prototyp. Trafił do nas w 2018 roku. Najpierw był w kolorze białym, później został przemalowany w barwy rzeszowskie, czyli srebrny pomarańczowy. Od pozostałych odróżni to przede wszystkim to, że ma srebrną obudowę na butlę gazową. Pozostałe 60 autosanów ma butlę, osłonę na butlę w kolorze pomarańczowym. Napędza go jednostka amerykańskiej firmy Cummins, oczywiście zasilana gazem ziemnym. Jest sprzęgnięty z automatyczną skrzynią Voigt. I w porównaniu do testowca pozostałe 60 autosanów ma drugie i trzecie drzwi odskokowo przesuwne. Ostatnio miasto ogłosiło przetarg na dostawę 14 autobusów, 10 12-metrowych gazowców oraz 4 przegubów, 2 elektrycznych i 2 gazowych, więc przetarg na przegubę zgarnął Solaris, natomiast 12-metrowce dostarcza autosan, więc będziemy mieć w sumie 71 gazowych autosanów, a łącznie mamy na chwilę obecną 94 autosany, więc po dostawie 10 będziemy mieć 104. No i będzie to największa ilość, w tym momencie mamy najwięcej autosanów. Więc Rzeszów, tak jak i na przykład miasto Sanok czy Krosno, w głównej mierze obsługiwane są przez autobusy marki Autosan rodem z Sanoka. Jesteśmy przy skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Powstańcem Warszawy i Batalionów Chłopskich. Co ciekawe, większość ludzi myśli, że za skrzyżowaniem zaczyna się ulica Podkarpacka. Otóż nie, tu taka ciekawostka. Podkarpacka zaczyna się dopiero przy następnej sygnalizacji świetlnej.
kiedyś nie było obwodnicy, jak wspominałem o tym na jednym z takich nagrań, obwodnica powstała w 91 roku, na przełomie 91 i 2 i przecięła istniejące ulice, stąd osoby z Rzeszowa mogły na przykład zauważyć, że ulica Boja Żeleńskiego czy właśnie Dąbrowskiego jest przecięta na tym. I o ile jeszcze na drugą część Dąbrowskiego jest przejazd bezpośredni, o tyle na przykład przez ulicę, żeby się dostać na drugą część Boja, trzeba wyjechać na obwodnicę, dojechać ulicą Przemysłową do ulicy Magazynowej i wtedy jesteśmy na drugiej części Boja Żeleńskiego. Opuszczam przystanek powstańców Dąbrowskiego, przepraszam, powstańcy Warszawy Dąbrowskiego. Po prawej stronie mamy kampus Politechniki Rzeszowskiej. Powstańców Warszawy, Politechnika. Ciekawe miejsca, których nie ma w innych miastach w Polsce. Mamy przede wszystkim jedyną na pewno w Europie płatkę dla pieszych, zwaną rondem dla pieszych nad ulicą Piłsudskiego, pod którą zresztą będziemy przyjeżdżać. Mamy jedyne w Polsce, pewnie jeżeli nie jedyne w Europie, Muzeum Dobranocek. Podziemną trasę turystyczną, która liczy sobie już kilkaset ładnych lat. Przepiękny rynek, który tętni życiem. Bulwary nad Wisłokiem. Nie jest to oczywiście może tak urokliwe jak bulwary nad Wisłą, ale gorąco zapraszam. Myślę, że każdy w Rzeszowie znajdzie coś dla siebie. Przystanku Powstańców Warszawy Stadion. Odcinek, którym właśnie się poruszamy, właściwie odkąd wjechaliśmy z ulicy Dąbrowskiego, jest w godzinach szczytu. Chodzi mi tutaj o godziny popołudniowe, czyli mniej więcej od godziny 14 do godziny 17. Najbardziej zakorkowaną częścią miasta Rzeszowa. Oczywiście po godzinie 18 ruch maleje, ale i tak przez zaporę. Właśnie jesteśmy na zaporze, zwanej też Mostem Karpackim. Po prawej stronie mamy zalew na Wisłoku. Aktualnie jest oczyszczany, odmulany, żeby przywrócić mu dawny blask. Kiedyś tutaj zalew tętnił życiem, były żaglówki, kajaki, rowerki wodne. Teraz oczywiście coś zaczyna od nowa żyć. Że jeżeli lubicie pływać różnej maści sprzętami, polecam zapisanie się do Rzeszowskiego Klubu Kajakowego. Stoimy aktualnie na skrzyżowaniu Powstańców Warszawy z Kwiatkowskiego i pod Wisłoczem. Też bardzo ruchliwe skrzyżowanie. Rano oczywiście duży aut wyjeżdża od prawej strony, czyli od osiedla Budziwój. Znowu po południu dużo samochodów wyjeżdża od lewej, czyli od Podwisłocza, bo wszystko wraca w kierunku Budziwoja, skracając tym samym sobie oczywiście drogę. Tak nawiązałem do historii, do pomnika, do lat 70. Tutaj przed zaporą byliśmy.
była właśnie ulica w prawo, to była końcówka ulicy Hetmańskiej. Na końcu tej ulicy znajduje się, są tereny dawnego WSK, czyli wytwórni sprzętu komunikacyjnego. W latach 70. był to największy pracodawca w Rzeszowie. Za czasów świetności zatrudniał ponad 20 tysięcy osób. I właściwie całe osiedle Nowe Miasto, akurat teraz jesteśmy na terenie tego osiedla, ono jest akurat po lewej stronie. Także ciągnie się właściwie od Powstańca Warszawy, skręcając w lewo Brejtana, aż do Niepodległości. Jest to osiedle bloków z wielkiej płyty. Tutaj po prawej stronie też są te dwa bloki, akurat które widać na nagraniu, są stosunkowo świeże. Natomiast z tyłu mamy bloki właśnie przy ulicy Cichej oraz po lewej stronie ulica Pelczara, Podwisłoczek, Popiełuszki. To było osiedle wybudowane dla pracowników właśnie wytwórni sprzętu komunikacyjnego. Także w latach 70. nie było tutaj właściwie nic. Zaczęło powstawać osiedle. Kiedyś to było kojarzone jak wieś. Zresztą nawet jeden z przystanków do niedawna jeszcze nosił nazwę Czekaj, bo tutaj po prawej stronie była wieś Czekaj. Tak, tylko oczywiście dalej troszeczkę za światłami. Natomiast po prawej stronie była wieś Drabinianka. Wygraniczna. Aktualnie linia 0A ma 21 przystanków. Przed zmianą trasy miała bodajże 19, już nie pamiętam dokładnie. Jedno koło miało 18, drugie miało 19. Teraz oczywiście zwiększyła się ilość przystanków, ale wydaje mi się, że po nowemu dużo łatwiej się jeździ, ponieważ wyjazd z dworca w kierunku Dobryńskiego przez ulicę Grotgera był masakrą i w godzinach szczytu czasami sam ten odcinek od pierwszego przystanku, czyli dworca PKP do okrągłej kładki, potrafił zejść 15 minut. Całej linii aktualnie to 28 minut. Puściliśmy Aleję Powstańca Warszawy. Po prawej stronie mamy Aleję Armii Krajowej. A na wprost przed nami zaczyna się Aleja Tadeusza Rejtana. Thank you.
Jesteśmy na przystanku Rejtana Uniwersytet. Linia 0A, tak jak i linia 0B, przejeżdża koło wszystkich, praktycznie wszystkich galerii w Rzeszowie. Jedyną galerią, koło której nie przejeżdża, jest Galeria Nowy Świat przy ulicy Krakowskiej. Oprócz tego linią 0 można się przemieścić z kampusu Uniwersytetu Rzeszowskiego na kampus Politechniki Rzeszowskiej. Jesteśmy na przystanku Rejtana Kostronia. Zostały nam właściwie trzy przystanki do końca.
lewej stronie widzicie budynek sądu apelacyjnego. I lecimy dalej. Po prawej stronie jest widoczny budynek Centrum Handlowego Europa 2. Była to pierwsza galeria, która powstała w Rzeszowie. Została otworzona w 1998 roku. A teraz na nagraniu widzicie, albo i nie, powinniście przynajmniej widzieć, okrągłą płatkę, pod którą właśnie przejeżdżamy. Jesteśmy na przystanku Piłsudskiego Urząd Marszałkowski 08. Czyli jedyna różnica w porównaniu ze starą trasą linii 0A jest taka, że zaczynaliśmy z przystanku, który, znaczy pierwszy przystanek, nie licząc oczywiście początkowego, był po naszej przeciwnej stronie, a teraz jest po tej. Taka jest różnica po zmianie trasy linii 0A i 0B, że drugi i przedostatni przystanek i właściwie początkowy mają wspólny. Zwracamy sobie w stronę dworcu lokalnego, tutaj jest przewyjazd akurat z Galerii Rzeszów. Pod spodem jest widoczny budynek właśnie dworca lokalnego. Znajdują się w nim poczekalnie oraz na górze chyba jakieś biura. Jesteśmy na ulicy Towarnickiego. Skręcamy w ulicę Borelowskiego. Przejedziemy sobie pod wiaduktem śląskim i za wiaduktem śląskim skręcimy w lewo na przystanek ulicy końcowy znajdujący się przy ulicy Kasprowicza. Na razie linia 0 jest obsługiwana przez autobusy gazowe, ale do momentu, dopóki nie była przeniesiona, nie rozpoczęli budowy centrum dworca. Widzicie, tutaj są akurat widoczne dwie ładowarki, które czekają i lada chwila zostaną uruchomione, więc na linię koło wrócą pstryczki elektryczki. Mam nadzieję, że podobała Wam się relacja. Zapraszam do subskrybowania, oglądania, udostępniania. Będzie oczywiście jeszcze więcej relacji z przejazdów. Życzę miłego dnia.